Witajcie, nazywam się Paweł Orlański i po raz szósty mam przyjemność poprowadzić webinar razem z moim kolegą Jackiem Gralińskim z Roka Polska. Cześć Jacku, witaj. Cześć Pawle, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj razem z Jackiem poprowadzimy webinar, tym razem dotyczący montażu zestawu, który możecie sami skomponować. Jego podstawą, nomen omen, jest szafka, na której oczywiście instalujemy umywalkę Roka. Umywalka nablatowa to bardzo designerskie rozwiązanie, a Roka w tym zakresie ma bardzo dużo do zaoferowania. W ogóle w temacie łazienek Roka jest absolutnym liderem, ale przyznaję, że słuchaj, tak. Jeśli chodzi o umywalki, to jest taka wasza dyscyplina koronna, Jacku. Tak, oczywiście. No tutaj oferta Roki jest bardzo szeroka, jeżeli chodzi o ofertę modeli, o ofertę rozwiązań. To są umywalki nablatowe, które będziemy dzisiaj pokazywać. To są umywalki wpuszczane w blat, to są umywalki podblatowe, ścienne. Naprawdę każdy znajdzie dla siebie coś do swojej łazienki, co mu będzie pasować zarówno do stylu, do rozmiaru pomieszczenia. Naprawdę. No tutaj, tak jak powiedziałeś... Tak, pokażemy wycinek pewnej rzeczywistości, ale oczywiście zawsze zachęcamy do odwiedzin na Roka Polska, bo tam pełna gama i kolorystyczna, i tak jak Jacek powiedział, modeli w różnych kształtach i rozmiarach, także pamiętajcie też i o tym, że dzisiaj pokazujemy tylko jakąś tam wybraną część. W trakcie oczywiście, jak będziemy prowadzić prezentację tych produktów i rozwiązań, tradycyjnie już oczywiście możecie zadawać pytania w sekcji chat Teams. I to nie jest prośba, to jest właściwie już chyba też tradycja trochę tych naszych webinarów. Ja zawsze zachęcam do tego, bo to też nie chodzi o to, żebyście posłuchali, co ma do powiedzenia mądrego Jacek, bo to bardziej chodzi o to, żeby było to spotkanie, które jest też wymianą i doświadczeń, i pewnych wrażeń, ale też, żeby było to spotkanie pomocne, bo być może usłyszycie odpowiedzi na Wasze pytania, które mogą się Wam potem przydać w pracy. Tak, oczywiście. Ja zachęcam wszystkich do zadawania pytań. No my nie jesteśmy politykami, żeby się uchylać od odpowiedzi. Tutaj tu nie naprawdę, ma pytań bez odpowiedzi. Tutaj tak, będziemy, że tak powiem, na wszystkie Państwa pytania rzetelnie odpowiadać. Słuchajcie, jak zawsze też na tych webinarach dla trzech osób, które zadadzą najwięcej ciekawych pytań o montażu szafki, umywalki, mamy przygotowane trzy zestawy gadżetów Roka. Ja wiem, że wy znacie te gadżety. To jest taki ładny plecak, a w środku głośnik JBL i dwie miarki, czyli rzeczy, które, tak jak ja tak zawsze mówię, przydadzą się wszędzie. Na budowę i nie tylko. Tak jest. Zachęcamy do zadawania pytań. Dla nas taka interakcja z widzami jest niezwykle, niezwykle cenna. Dokładnie. Jacek zwykle stara się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania z czatu i oczywiście przypominam, że to robimy, słuchajcie, pod koniec naszego spotkania, czyli nie zadawajcie ich teraz, poczekajcie na hasło, po prostu pytania i wtedy będziemy udzielać na nie odpowiedzi. Po zakończeniu transmisji webinaru policzymy, kto z Was zadał najwięcej tych najciekawszych i zgodnie z regulaminem roześlemy trzy zestawy gadżetów. Tak jest. No więc przechodząc do meritum. Roka w ofercie, tak jak już wspomnieliśmy przed chwilą, ma bardzo szeroką gamę umywalek. Tutaj skupimy się na umywalkach nablatowych. Pokażemy też oczywiście fragment naszej oferty. Widoczna na ekranach w tej chwili umywalka naszej flagowej kolekcji Beyond. Bardzo, bardzo taki właśnie nowoczesny model, dostępny w kilku kolorach, nie tylko tym tradycyjnym białym, właśnie widoczny na ekranach model w kolorze mokka. Są dostępne kolory, czy biały matowy, czy na przykład onyx, taki zbliżony do grafitu. Bardzo ciekawy model. Następnie, to jest nasza tegoroczna nowość, kilka tygodni temu zaprezentowana kolekcja Ona. Kompletna kolekcja, wiele umywalek dostępnych, ale również meble do tych umywalek, baterie, bardzo szeroka, również dodatki łazienkowe czy specjalne jakieś organizery dopasowane do kształtu umywalki. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa kolekcja. Zachęcam do zapoznania się z nią na naszej stronie internetowej. Kolejny model, o którym chciałem Państwu tutaj wspomnieć, to jest umywalka dostępna w naszych salonach klubowych. Umywalka zaprojektowana przez bardzo znanego projektanta
brazylijskiego. To jest Brazylijczyk japońskiego pochodzenia. Właśnie miałem powiedzieć, że to czuć, wiesz, że to jest bardzo designerski produkt. To jest model, nazywa się Rui Otake, od właśnie imienia i nazwiska tego projektanta. Bardzo, bardzo takie, że tak powiem, odważne kształty. Umywalka wykonana z tworzywa Fine Ceramic. To jest taka nowoczesna ceramika, o której może za chwilę wspomnimy też. Bardzo minimalistyczne, tak, wiesz, ale bardzo piękna rzecz. Tak, dostępna w dwóch modelach. Tu jest model mniejszy, dostępna w kolorach, zarówno w białym, jak i właśnie w brązowym, czy tym grafitowym. Bardzo ciekawy model. Następnie umywalka Rui Otake właśnie w kolorze białym. No, są też właśnie fani rozwiązań bardziej kolorów, bardziej tradycyjnych. Następnie umywalki kolekcji Inspira. Tutaj bardzo szeroka gama kształtów. Okrągły model round, prostokątny model square, czy za chwilę umywalka wersji soft, która jest połączeniem kształtu okrągłego z prostokątnym. Umywalka dostępna też w kolorze białym, jak i w kolorach właśnie tam innych niż biały, właśnie ten onyx, mokka, czy właśnie białe, matowe, perłowe. I następnie przejdźmy, właśnie umywalka Inspira w kształcie soft. No i tutaj doskonale widać na tym ujęciu te cienkie ścianki. To właśnie jest... przepraszam, że tak wejdę w słowo, o to Cię chciałem zapytać, bo to jest dla mnie trochę taka zagadka, jak można uzyskać, tak jak to ładnie powiedziałeś przed naszym spotkaniem, tak dużą ilość umywalki w umywalce, to znaczy, bo przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że te po prostu boki, że w ogóle ten rant umywalki ceramicznej jest dość szeroki, a tutaj bardzo cienka umywalka, właśnie lekka. To jest uzyskane dzięki właśnie temu innowacyjnemu tworzywu, nazwijmy to, z którego ta umywalka jest wykonana. To jest taka, powiedzmy, ceramika plus, nazwijmy to. To się nazywa fine ceramic. To jest specjalna kompozycja, powiedzmy, substancji, dzięki swojej właśnie dzięki swojemu składowi jest 40% lżejsza, ale 30% bardziej wytrzymała na... Ale to jest produkt też oczywiście z ceramiki, tak, prawda? To jest taka, można powiedzieć, nowocześniejsza ceramika. Dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie uzyskać te cienkie ścianki, co jest niemożliwe do uzyskania z tradycyjnej masy ceramicznej. Ale to jest nowoczesne właśnie tworzywo, dzięki któremu uzyskujemy umywalkę, która może mieć mniejszy rozmiar, a jest bardzo praktyczna też ze względu na to, że ta niecka jest duża, ale też design jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo nowoczesny. Jest twardszy to materiał, więc tak, też jest... Tak, jest to twardszy materiał, tak więc to też jest bardziej wytrzymane na jakieś tam uszkodzenia mechaniczne. No i następna umywalka to jest model GAP. Tutaj w tym przypadku zamontowano również na szafce tej samej kolekcji. Również kolekcja umywalek dostępna w różnych wersjach kształtów. Są i okrągłe, i prostokątne. I model taki jak tutaj bez półki na baterie, jak i na przykład modele z właśnie z półką z otworem na baterię, gdzie można klasyczną baterię taką sztorcową zamontować. No do takich na przykład właśnie umywalek stosujemy baterie albo wysokie stawiane na blacie, albo umywalkowe baterie ścienne. To jest bardzo, bardzo też taka ciekawa, kompletna, można powiedzieć, kolekcja. I ten montaż dzisiejszy, który będziemy pokazywać, tak, będziemy pokazywać dokładnie na tym przykładzie, na tym, prawda? Przykładzie tego mebla z umywalką Inspira. Tak więc przechodząc dalej tutaj... łatwiej było to Państwu, że tak powiem, zobrazować ten montaż tych umywalek, jak to umywalek, mebli, jak to po prostu wygląda, no to tutaj wyświetlimy Państwu fragment filmu z metamorfozy łazienki. Jest to łazienka według projektu Sztuka Nowoczesna. Zamontowano tam, zostało szereg produktów, ale właśnie jest między innymi też
ta szafka Gap z walką nablatową. Ja zresztą zachęcam, bo ten film Sztuka Nowoczesna w całości dostępny jest na kanale YouTube Roka Polska. Polecam zobaczyć go, bo tam kilka elementów z tej metamorfozy, jak również z dwóch innych, sztuka grecka i sztuka art deco, myśmy pokazywali już w naszych webinarach oczywiście fragmenty tych metamorfoz, ale tak jak mówię, zachęcam Państwa do obejrzenia całości, bo naprawdę warto. Tak, dokładnie. No więc pokażemy Państwu fragment tego filmu. Postaramy się, tak jak już na wszystkich poprzednich webinarach, zatrzymywać się w istotnych momentach dla montażu. Będziemy właśnie zwracać uwagę, na co należy położyć szczególny nacisk. No i żeby ten montaż właśnie przebiegł bezproblemowo i, jak to się mówi, dobrze za pierwszym razem. Tak więc poproszę tutaj o film. Co istotne, wszystkie nasze meble, które mamy w ofercie, przychodzą zmontowane. Tutaj wyciągamy go po prostu z kartonu i mebel jest gotowy do zamontowania. Czyli nic nie składamy, on już jest gotowy. Tak, tutaj nie musimy właśnie tego mebla składać z części. Istotną rzeczą jest w tym akurat przypadku, w tej metamorfozie, którą tutaj przeprowadzaliśmy, istotne jest to, że mebel był montowany, sama szafka umywalkowa była montowana z modułem bocznym. Tam jest tutaj istotne jest, żeby tak wymierzyć właśnie mocowania obydwu tych elementów, żeby potem po zamontowaniu te szafki wisiały na tej samej wysokości. No tu w przypadku mebli właśnie zwracamy uwagę w dużej mierze na te walory estetyczne, ponieważ no jest to już takie, powiedzmy, wykończenie łazienki, można powiedzieć, mniej techniczny fragment, bardziej taki dekoracyjny, no, użytkowy, tak, też z racji musi umywalki, wisieć ale, równo, mówiąc tak, ale to chcemy, szafka, żeby tak. To właśnie wisiało równo na tej samej wysokości. Tak więc idąc dalej, jak już powiesimy właśnie te zaczepy, wieszamy szafki, skręcamy, żeby właśnie równo to wisiało i obydwa elementy ze sobą skręcamy po to, żeby właśnie to było, że tak powiem, stabilne, można powiedzieć. No bo to jeszcze wzmacnia tak, całą tak, konstrukcję. To nam tak? To wszystko te moduły poskręcamy razem, tak. to się robi jedna solidna wtedy konstrukcja. Jak już to powiesimy, ustabilizujemy, instalujemy blat, przykręcamy go do korpusów szafek, no i instalujemy drzwiczki i szuflady. Tutaj kolejna rzecz, którą właśnie zwróćmy na to uwagę, żeby właśnie szuflady potem wyregulować, żeby one były ładnie w pionie, równo w poziomie, żeby drzwiczki się domykały, żeby to wszystko, że tak powiem, ładnie pracowało, żeby równo było zamontowane, żeby właśnie, no, kupując, klient kupuje ładny mebel, żeby też nie psuły tego efektu końcowego takie detale, można powiedzieć. Tym bardziej, że te systemy regulacji, które są w tych szafkach, są bardzo łatwe, są bardzo proste, tak, i one tak, się dokładnie tak naprawdę nikogo niczym nie zaskoczą. Oczywiście. No i tutaj przechodząc dalej, instalujemy właśnie szuflady. Przechodzimy do umywalki. Montaż umywalki jest tutaj, no, trudno sobie wyobrazić, prostszy. Po prostu umywalka stawiana na blat, ją należy po prostu do tego blatu osadzić ją na silikonie. Tak więc to robimy to i kładziemy umywalkę na blacie. Można powiedzieć, instalujemy tutaj odpływ umywalki, syfon, podłączamy w przypadku baterii stojącej, podłączamy wężyki. No i można powiedzieć, mamy to gotowe. Ostatnią właśnie rzeczą, na którą chciałem zwrócić właśnie uwagę, no to jest to, o czym mówimy tak, na każdym webinarze. Sprawdźmy, czy wszystkie połączenia są szczelne. Zarówno wężyki z baterii, jak i połączenie odpływów w umywalce, czy właśnie syfon z kanalizacją. Sprawdźmy to wszystko, opuśćmy troszkę wody. Sprawdźmy, czy to jest szczelne. Nie chcemy, żeby nam ta woda czy dostała się do szafki, czy do sąsiada. No tak tutaj jest. Woda jest bezwzględna, proszę Państwa. Drogę i ujście znajdzie zawsze. Tak, a z sąsiadami, zwłaszcza tymi z dołu, czy w ogóle z każdymi sąsiadami, warto tak, dobrze żyć. Dokładnie. A też jeżeli nie ma takiej, jak gdyby, nie wiem, pękniętej rury, czy czegoś, co nie jest zależne od nas, to zawsze lepiej nie zalewać, mówiąc. Oczywiście. No tutaj mówię, tutaj jeszcze raz powtórzę, sprawdźmy po prostu te połączenia, to niewiele z tym roboty, a potem święty spokój, nie musimy do klienta wracać. Tak jest. Na koniec chciałbym tutaj
właśnie pokazać Państwu kilka, no mamy tutaj właśnie, mówię, cały ogląd właśnie, jak wygląda już to zamontowane, szafka, umywalka, w tym przypadku bateria ścienna. No to jest bardzo, mówię, montaż jest bardzo prosty, a uzyskujemy fantastyczny efekt, bardzo, bardzo estetycznie to wszystko wygląda. To jest takie właśnie nowoczesne w tej chwili na czasie rozwiązania. A dzięki tej szerokiej ofercie umywalek na pewno każdy może znaleźć coś dla siebie. Na koniec chciałbym pokazać kilka rozwiązań korków do umywalek. No tutaj to jest, można powiedzieć, taki grand final, to jest taka biżuteria, nie? Biżuteria, można powiedzieć. Tak. Oczywiście są standardowe korki chromowane do umywalek, ale to tak wszystko, to też można powiedzieć idzie do przodu. Korek nie musi być wykonany, że tak powiem, z metalu. Mamy w ofercie bardzo estetycznie wykonane korki z ceramiki. To jest ta sama ceramika. A czekaj, on jest pokryty, jak rozumiem, nie, ceramiką? Nie, tutaj to jest wykonane z ceramiki. Ten kapsel, element. Tak, to jest odlany ceramika, okay. Wypalona, poszkliwiona, wypalona. To jest normalnie element ceramiczny tutaj z dołączonym mocowaniem. Czyli to też idealnie pasuje do koloru całej umywalki. Więc... Oczywiście, to jest właśnie ta sama ceramika, z której wykonujemy nasze umywalki. Tak więc no, bardzo, bardzo ładnie to się komponuje. Ale również nie tylko ceramika, nie tylko chrom. Są też nowoczesne właśnie rozwiązania w kolorach dopasowanych do baterii. Mhm. Tu mamy przykład korka w wykończeniu Titanium Black. Mamy też właśnie baterie w tych kolorach. Świetnie to się komponuje. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę właśnie. Tu mamy, widzimy dwa rodzaje korków. Są korki, tak jak ten akurat przykładowy z maskownicą ceramiczną. To jest korek do umywalek, który no, zaleca się stosować w przypadku umywalek bezprzelewowych. To jest korek, w którym nie da się zamknąć odpływu. Natomiast ten to jest taki standardowy korek typu kliklak. Tu można odpływ wody zamknąć, nalać wodę, wsypać lód, włożyć szampana, schłodzić. Na przykład, tak. I ten chodzi też o to właśnie, że oczywiście korki kliklak też są dostępne z maskowicą ceramiczną, natomiast mówię, tutaj chodzi o mnogość tych rozwiązań, też trzeba to, że tak powiem, dostosować do tego, jaką mamy umywalkę. A więc podsumowując, podsumujmy też, na co należy właśnie zwrócić przy montażu tego mebla i umywalki, no to tak jak wspomnieliśmy, no głównie są to walory estetyczne, czyli ta wysokość zamontowania mebla i też to, co modułu to, o czym mówiliśmy, ale to też chyba dobór odpowiednich, na przykład kołków rozporowych, ich do ściany, do tego, gdzie je przykręcamy. Oraz zamontowanie mebla też w taki sposób, żeby skryły nam się w tym meblu przyłącza kanalizacyjne i ewentualnie przyłącza do baterii. Żeby właśnie, jeżeli mamy więcej niż jeden moduł, żeby je ze sobą skręcić, żeby całość była stabilna, żeby całość była, że tak powiem, właściwie zamontowana. No, kolejną ważną rzeczą tutaj chodzi o też właśnie walor estetyczny na końcu, to jest wyregulowanie szuflad, wyregulowanie drzwiczek. No i ostatnia rzecz, niezmiernie istotna, o której właśnie powtarzamy w przypadku każdego webinaru od początku, od stelaży, chodzi o sprawdzenie szczelności wszelkich połączeń. No tak, jak mówiliśmy, to jest akurat jeden z najistotniejszych elementów przy montażu czegokolwiek w łazience. Tak. Mamy do czynienia z wodą, która, jak sami Państwo doskonale wiecie, akurat jest bezlitosna i tak jak mówię i będę to powtarzał do znudzenia, ujście znajdzie zawsze, tak jest. Dokładnie. Jacku, bardzo Ci dziękuję. Jak Proszę się bardzo. Okazuje, drodzy Państwo, Roka ma ogromną ilość rozwiązań umywalkowych, które tym razem bardzo łatwo się montuje, ale oczywiście też, jak widzieliście, tworzą niepowtarzalny klimat każdej łazienki. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za prezentację. Proszę. Przejdźmy zatem do pytań. Ja już widziałem, że w trakcie Twojej wypowiedzi pierwsze się pojawiały. To może po kolei spróbujemy na nie odpowiedzieć. Tak, no Agnieszka, która tutaj ewidentnie jest mocno zainteresowana chyba albo montażem, albo tymi umywalkami, tak ją zachwyciły. Pytanie, czy każdy rodzaj blatu możemy zastosować? Jaka jest głębokość umywalki? Jaki sposób mocowania blatów? No możemy zastosować każdy rodzaj blatu. Tutaj ogranicza nas tak naprawdę nasza fantazja, projekt
zasoby również finansowe. No, można zastosować blaty czy z drewna egzotycznego, czy z jakiejś kompozytowe, czy wypłytkowane. No, tak naprawdę każdy typ blatu jest tutaj dopuszczalny. Jeżeli chodzi o głębokość umywalki, no to sama umywalka ma około, no różnie, to zależy też dużo od designu, około 15 cm głębokość wewnątrz, gdzieś tam 12-13. Dużo tu zależy od modelu umywalki. Jasne. Tu Agnieszka po raz kolejny zadaje pytanie o umywalkę Inspira, która z racji swoich cienkich ścianek, no tak jak mówiliśmy, wygląda piękniej, ale Agnieszka dopytuje, czy nie ma mniejszej odporności na upadek przedmiotów no typu właśnie, kosmetyki? Tutaj jest wbrew pozorom wprost przeciwnie, ponieważ tak jak wspomniałem, tworzywo, z którego ta umywalka jest wykonana, czyli ten fajny ceramik, ma większą wytrzymałość niż zwykła ceramika, tak więc tutaj nie ma żadnego ryzyka. Dobrze. Mhm. Agnieszka, wciąż. Każdy rodzaj syfonu pasuje do tych umywalek? Tak, pasuje do tych umywalek, ponieważ odpływ umywalki, umywalka jest wyrobem budowlanym objętym normą zharmonizowaną. Te wszystkie te wymiary są, że tak powiem, znormalizowane. Tak jest. I muszą pasować wszystkie rodzaje, że tak powiem, syfonów czy tam odpływów, bo tutaj pani pisze o kliklaku. Tak, ja pokazywałem, to mamy korek typu kliklak, da się go jak najbardziej zastosować w tego typu umywalkach. Przyklejanie na silikon do blatu czy jakieś śruby, to wciąż pytanie od Agnieszki. Są różne rodzaje mocowań, najczęściej stosowane są właśnie przyklejenie po prostu silikonem do blatu. Jaka jest maksymalna wysokość podejścia kanalizacyjnego od dołu blatu? No tutaj zależy dużo od zastosowanej... Generalnie zasada jest taka, że umywalkę się montuje w taki sposób, żeby górna krawędź umywalki była na wysokości około 85 cm. To jest taka... Górna krawędź umywalki. Górna krawędź umywalki, nie tam niecka, czy dół, czy wysokość blatu, tylko wysokość umywalki. Mhm. Oczywiście to można sobie zastosować troszkę, jak ktoś jest, nie wiem, dwumetrowcem troszkę wyżej, jak ktoś jest niższy, może dać sobie niżej. To jest taki standard. No i do tego po prostu dostosowujemy wysokość przyłączy. Nie pamiętam w tej chwili dokładnej wysokości, natomiast to może być około tam między 40 a 50 cm zastosowana wysokość tego odpływu. Mm-hmm. Rant umywalki na silikon, czy jakaś uszczelka jest? W Jak przypadku, tutaj może chodzić o montaż umywalek ściennych. Bo wtedy jest tam jakaś uszczelka, czy nie? Nie, tu się po prostu stosuje się silikon, tak. Tak. Dobrze, to słuchaj, Agnieszka nas zasypała tutaj gradem pytań, ale dobrze, obiecaliśmy, że odpowiemy na wszystkie, więc oczywiście. Ja będę dzielnie czytał, ty odpowiadaj. Podejście standardowe, jeśli chodzi o wysokość przyłączy? Tak. Dobrze. Przed chwilą o tym właśnie. Korki dedykowane, czy każdy inny o przekroju standardowym? Korki są, każdy pasuje. No. Są umywalki, które mają korek w komplecie, ale do takich standardowych umywalek pasuje Jasne. Wszystko dostępne na rynku, że tak powiem. Dobra, no to ostatnie pytanie od Agnieszki. Jak zamontować na blacie tą umywalkę o wąskiej podstawie? Nie wiem tylko, co ma, różnie, to ma wąską nie wiem, podstawę. Konkretnie, ale generalnie, jeżeli umywalka jest do stawiania na blacie, to na ten właśnie silikon. Dobra. To dzisiaj panie ewidentnie w natarciu, co mnie bardzo cieszy. Może dlatego, że to taki bardzo estetyczny ten. Tak, temat. Jak ja nazywam grand finale, już taki rzeczywiście w łazience, jak wszystko już jest zamontowane, tak, to ten design wtedy ma bardzo duże znaczenie. Kasia dopytuje, czy do umywalki nablatowej powinny być stosowane korki z krótkim gwintem? Wiem, że są syfony o różnych długościach. Tak, są syfony, są, tu bardziej chodzi o odpływy. Jeżeli umywalka jest bez przelewu, to nie zastosujemy tam takiego korka, ponieważ ona ma dużo cieńszą ceramikę w odpływie. Tu stosujemy wtedy, tu widać doskonale różnicę na tym przykładzie. Stosujemy korki właśnie dedykowane do umywalek bezprzelewowych, ponieważ właśnie da się je skręcić z cieńszą ceramiką niż właśnie te korki typu kliklak, czy korki właśnie dedykowane do umywalek właśnie z przelewem, nazwijmy to. Ponieważ jak jest umywalka z przelewem, to sama ta ceramika w odpływie jest,
jest troszkę grubsza. I tutaj po prostu, o, tu teraz będzie dobrze widać. Ten korek, no tak. Ten korek do umywalki bezprzelewowej, czyli skręcamy do cienkiej pojedynczej ceramiki, ten korek do umywalki, ja to jeszcze skręcę do umywalki, to się da skręcić do umywalki takiej klasycznej, bardziej z przelewem. Jasne. Kolejne pytanie od Kasi. W jaki sposób dobrze dobrać baterię do umywalki stojącej? No trzeba wiedzieć, jaka jest to umywalka. No mówię, te na blatowe umywalki najczęściej mają około 15 cm, aczkolwiek są może jakieś modele wyższe, no i wtedy po prostu tak naprawdę to są, przynajmniej Roka ma w ofercie, myślę, że większość producentów też baterie, nazwijmy standardowe, tak zwane medium i baterie wysokie. No do tych umywalek się stosuje baterie wysokie, żeby ona stojąc na blacie wystawała, zrównała się tak jakby z blatem i jeszcze właśnie wystawała do sięgała do tej niecki umywalki, żeby też z tego szło, z tego komfortowo korzystać. Tak więc tutaj dobrać baterię do umywalki stojącej, to właśnie trzeba dobrać baterię najczęściej. Jeżeli to jest, oczywiście mówimy o baterii bez, o umywalce bez otworu na baterię, no to wtedy właśnie dobieramy baterię albo stojącą wysoką, albo ścienną. Baterię ścienną. Tak, jasne. Agnieszka, przelew antyzalaniowy w tych umywalkach jest? No, w zależności od modelu jest albo go nie ma. Nie ma, tak. Są też umywalki bez przelewu, ale wtedy właśnie stosujemy tego typu korki, których się nie zamyka i wtedy woda zawsze wypływa nam przez odpływ. Jeszcze tutaj widziałem takie pytanie, a to już pytaliśmy, tak, o krótki gwint. A, czy umywalka może wystawać poza linię blatu? To jest to pytanie jeszcze od Agnieszki, które chciałem Ci zadać. Jak to jest, Jacku? Umywalka może wystawać poza linię blatu, ponieważ może być tak, że podstawa umywalki, podstawa umywalki dobrze, żeby stała w całości na blacie, ale jeżeli ona ma kształt taki, że tak powiem, łódkowaty, no tak, to może wystawać. Druga rzecz jest taka, są też tak zwane umywalki półblatowe. Roka oczywiście też takie umywalki ma w ofercie. Co to znaczy? To znaczy, że umywalka jest po prostu tak skonstruowana, że ona jest w połowie po prostu na blacie, a część wystaje poza blat. Okay. To są umywalki półblatowe i być może tutaj warto zastosować coś takiego. Ale to chyba takie rozwiązanie, jak mamy ograniczoną troszeczkę przestrzeń, prawda? I wtedy staramy się to... Czy to już kwestia czystej estetyki? Kwestia estetyki, no... Kwestia przestrzeni też, no bo to możemy wtedy, to wtedy potrzebujemy na przykład węższą szafkę, a możemy zastosować większą umywalkę, czy na przykład wąski blat, no tak. To jest nam w połowie na tym blacie i ona, ta umywalka wtedy wystaje nam poza blat. Jak sami Państwo słyszeli, tutaj już wchodzimy taką w trochę rozmowę o gustach, o których się przecież, jak doskonale Państwo wiecie, nie dyskutuje. To już wedle uznania. Ale tu też mówimy, że... No, tak, tu tych rozwiązań mnogość jest naprawdę tak dużo, że... Roka ma w ofercie, mówię, taką ogromną, że naprawdę no, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie do każdych zapotrzebowań, do każdej łazienki. Mówiąc krótko, na pewno tutaj nie zaskoczycie Państwo niczym, czego by Roka w swojej ofercie nie miała, a pełną ofertę, szczególnie jeśli chodzi o te nowości, to możecie znaleźć na stronie roka.pl. Słuchajcie, zapraszamy. Tak jest. Bardzo serdecznie dziękujemy za aktywność i pytania. Po zakończeniu dzisiejszej transmisji obiecuję, że policzymy i ocenimy, kto z Was zadał ich najwięcej, a przy okazji też tych najciekawszych, ile było. No i dla tych najbardziej aktywnych osób przyznamy zestawy zgodnie z naszym regulaminem. Na adresy mailowe z rejestracji na webinar wyślemy informacje i wtedy będziemy prosić o podanie adresu do wysyłki kurierskiej. Ja mam jeszcze do Państwa krótką prośbę, jeżeli mogę. To już też taka tradycja tych naszych webinarów, ale ona bardzo też nam pomaga. Proszę o wypełnienie naprawdę króciutkiej ankiety. Mówię króciutkiej, nie bez kozery, bo chodzi o odpowiedź na jedno pytanie. To pytanie zresztą już pojawiło się w naszym trzecim webinarze w poprzednim roku, ale chcielibyśmy zobaczyć, czy od tego czasu coś się zmieniło. A pytanie brzmi, czy instrukcje montażu załączone w produktach Roka są czytelne? I mamy cztery odpowiedzi do wyboru. A. Bardzo czytelne. B. Normalne. C. Bardzo trudne. D. Nie czytam instrukcji. Ja chwilkę na Państwa poczekam, zobaczę, jak to się kształtuje. Bardzo czytelne, normalne, bardzo trudne, nie czytam instrukcji. No i
Taka odpowiedź oczywiście może nas tylko cieszyć, bo super. Bardzo czytelne i normalne. Głosy się rozłożyły po połowie, chciałoby się powiedzieć, bo 50% za bardzo czytelne, 50% za normalne. Mhm. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc i za udzielenie odpowiedzi w naszej ankiecie. Na koniec oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek z serii webinarów już w marcu. Poprzednie odcinki, jak również ten dzisiejszy, możecie Państwo obejrzeć wtedy, kiedy potrzebujecie. Wystarczy zajrzeć na kanał YouTube Roka Polska. I oczywiście zachęcam też do odwiedzenia strony internetowej Roka Pro. To jest taka strona, która jest dedykowana tak naprawdę instalatorom. Na niej znajdziecie absolutnie wszystko to, co jest potrzebne, bo tam jest dużo informacji technicznych, tych informacji z montażu, są też instrukcje, rysunki, porady. No wszystko to, co, mówiąc krótko, może Wam się w pracy przydać. Jeśli macie pytania, oczywiście śmiało piszcie do nas. Zapraszamy do kontaktu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za udział i za to, że robicie wspaniałą, dobrą robotę. No i mówimy do zobaczenia w kolejnych webinarach Roka. Paweł Urlański. Jacek Graliński. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy.